To niesamowite, że wczoraj obchodziliśmy trzecią rocznicę premiery Cyberpunka 2077. Zleciało to mega szybko i ciekawie patrzy się na to, jak gra wygląda dzisiaj, a jak to było 10 grudnia 2020 roku. Różnica jest znacząca i wtedy faktycznie gra miała masę błędów, czasem trudno się grało. Dziś tytuł działa przede wszystkim lepiej, jest dużo więcej feature'ów, które pogłębiają imersję i była to długa droga dla CD Projektu, z której mimo kilku lat ciężkiej pracy i potknięć wyszli zwycięsko. 3 lata temu wydaliśmy Cyberpunk 2077. Od tego czasu, dzięki waszym opiniom i wsparciu, zmieniliśmy grę za sprawą różnych łatek i aktualizacji w edycję Ultimate, którą możecie cieszyć się dzisiaj. Nic z tego nie wydarzyłoby się bez was, naszej społeczności. Dziękujemy. Aktualizacja 2.1 oraz edycja Ultimate, które zamknęły ten długi rozdział naprawy Cyberpunka, wypadły bardzo dobrze i serio Cyberpunk jako całość jest teraz czymś zupełnie innym. Sam bawię się świetnie. Jeśli wy jeszcze nie sprawdziliście, jak to wszystko wygląda w 2023 roku, no to bardzo polecam. Tajemniczy pierwszoosobowy RPG od Obsidianu, który został osadzony w świecie fantasy, został zapowiedziany dosłownie 3 lata temu. Dacie wiarę? No było to serio dawno i powiem wam szczerze, że sam pamiętam moment, w którym zobaczyliśmy to całe ogłoszenie. Wtedy wszyscy myśleli, że być może jest to The Elder Scrolls 6, a okazało się, że jest to coś podobnego. Evolved to gra, którą tworzy bardzo dobry zespół, Obsidian. I ci ludzie przede wszystkim mają pojęcie o tworzeniu dobrej fabuły, dobrych światów, aczkolwiek wydaje się, że gra ma jakieś problemy. Nie mówi się o tym wprost. Zbliża się do nas rok 2024, na który zaplanowana jest premiera Evolved. Dostaliśmy też przecież parę miesięcy temu gameplay, który potwierdzał przecieki i wyszło na to, że gra faktycznie jest trochę w takiej bajkowej stylistyce. I mimo tego, że wygląda naprawdę bardzo ładnie, pozostaje pytanie, kiedy się tego Evolved doczekamy. Czy będzie to raczej pierwsza połowa 2024, czy może bardziej druga? No okazuje się, że jeden z informatorów twierdzi, że Evolved doczekamy się raczej w drugiej połowie przyszłego roku, a nie ma nawet mowy o tym, aby był to początek. Też nie dostaliśmy jasnego znaku, że gra ma jakieś bardzo duże problemy, po prostu ukaże się później, no i tyle. Nie bez powodu Obsidian jeszcze nie podał daty premiery, wiedzą raczej, że może skończyć się to różnie, no bo zbyt wczesne podanie daty, tak jak w przypadku wcześniej wspomnianego Cyberpunka, skutkuje tym, że trzeba się spieszyć, albo potem trzeba opóźniać, no i idą za tym duże rozczarowania. Kolejną sprawą, którą warto zaznaczyć, jest to, że jeśli Evolved miałoby się ukazać na początku 2024, albo jego pierwszej połowie, no to zapewne pojawiłyby się na The Game Awards, a niestety tym tak się nie stało. Zatem wszystko wskazuje na to, że jeszcze sobie troszeczkę poczekamy. Gra zmierza na PC-ty i konsole Xbox Series XS, także ominie PlayStation, no i zapowiada się, że będzie to jeden z najmocniejszych tytułów od Microsoftu. Obsidian dzięki wsparciu Microsoftu mógł zatrudnić nowych pracowników oraz zrobić coś o większej skali. Zatem jest na co czekać, no i miejmy nadzieję, że za jakiś czas dowiemy się nieco więcej bezpośrednio od twórców. Call of Duty Modern Warfare 3 to tragedia. Gra wyszła w tym roku, a fani serii czują się naprawdę zawiedzeni. Co więcej, długość kampanii oraz to, jak podeszli do tego twórcy, stało się obiektem drwin. Zarówno gracze, jak i dziennikarze twierdzą, że są to po prostu jakieś jaja. No i nawet jeśli bierzemy pod uwagę to, że jest to raczej gra nastawiona dla osób, które bawią się w multiplayerze, tak to, że pojawia się tam kampania, no i jest ona zrobiona totalnie na odwal się, coś już o samej grze mówi. Generalnie Call of Duty Modern Warfare 3 to dalej to samo, wałkowanie tego samego tematu, non-stop, z roku na rok, wypuszczanie podobnych gier za naprawdę dużą cenę. Temat podchwycił nawet Christopher Judge, czyli aktor głosowy, który pojawił się na The Game Awards w tym roku, no i jakbyście nie wiedzieli, to wciela się w Kratosa. Nawiązał też do swojego przemówienia z zeszłego roku, które było też obiektem żartów, no i troszeczkę się z niego podśmiechiwaliśmy na streamie. Stwierdził, że jego przemówienie w 2022 było dłuższe niż tegoroczna kampania w Call of Duty. No i był to żart, który troszkę uszczypnął twórców koda. Też pokazało to w pewien sposób dystans Christophera Judge'a do siebie oraz swojej wypowiedzi, która była no serio długa, no i można było się nią wynudzić. No i wiecie, to też nie była jakaś taka duża zaczepka, tylko taki drobny pstryczek, aczkolwiek twórcy troszkę się tym poruszyli. Generalnie stwierdzili, że nie była to jakaś duża obelga i słyszeli gorsze rzeczy, natomiast na tak dużym evencie jak The Game Awards, na którym skupia się cała branża, po prostu nie wypada tego mówić. No wiadomo, że nie jest to też przyjemne dla twórców, ale prawdę mówiąc, no sami wypuścili taką grę. Nie wiem, czego się spodziewali. Nie wiem, czy spodziewali się oklasków po kampanii, czy może myśleli, że nikt w to nie zagra, od razu wszyscy rzucą się na multiplayera i nawet nikt tego nie zauważy. No jednak gonienie terminów w dzisiejszych czasach i w branży gier jest dużym problemem, no i twórcy koda też dali się na to złapać i wszyscy możemy jednogłośnie stwierdzić, że mogli zrobić tę kampanię lepiej, no i mogli zrobić lepiej wiele innych rzeczy.
Jak wiemy, Starfield żyje modyfikacjami. Gra miała na siebie taki plan, no i w skrócie mówiąc, to czego nie zrobili deweloperzy, miało być załatane modyfikacjami, czego ja w ogóle nie jestem fanem, no i od Starfielda dosyć mocno się odbiłem. Wydaje mi się, że zagrałem wystarczającą ilość godzin, spędziłem grze równe 15 i naprawdę mocno starałem się świat eksplorować, odkrywać różne rzeczy, które ma do zaoferowania ta gra, no i powiem szczerze, że do zaoferowania nie miała zbyt wiele. Fanem instalowania modyfikacji też nie jestem, szczególnie bawienie się w dobieranie tych modyfikacji, żeby to wszystko działało jak należy. I raczej jeśli już coś instaluję, no to jest to pojedyncza modyfikacja, która poprawia albo wydajność, albo grafikę, no i nie jestem jakimś dużym zwolennikiem tego typu rzeczy. Natomiast twórca modyfikacji Skyrim Together, która polega na kooperacji w świecie Skyrima, zabrał się za tworzenie moda do Starfielda, który ma polegać na podobnych założeniach, a jako że gra nie otrzymała ani trybu kooperacji, ani multiplayera, tak wiecie, wyczuł moment i postanowił zacząć działać. Natomiast jak się okazało, po kilku tygodniach pracy stwierdził, że wszystko to trafił szlak i nie da się tego zrobić. Dosłownie Starfield postawił takie bariery i granice, że bardzo trudno było to przebić. Twórca moda oficjalnie oświadczył, że porzuca projekt, no i określił grę mianem, ładnie mówiąc, totalnego krapa. Porozmawiajmy o Starfield. Kiedy gra została wydana, byłem podekscytowany jak wiele osób, ale prawdopodobnie z innych powodów. Spędziłem dzień premiery i kilka dni po niej na inżynierii wstecznej gry i przenoszeniu elementów rozgrywki ze Skyrim Together do potencjalnego moda Starfield Together. Przeniosłem około 70% kodu Skyrim Together do Starfield i był tylko jeden problem. Ta gra to śmieć. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie zacząłem grać w tę cholerną grę tydzień po premierze. Jest nudna, nijaka, główna atrakcja gier Bethesdy, eksploracja w żywym i ręcznie wykonanym świecie całkowicie zniknęła. Zresztą wszyscy już to wiedzą. Większość się z tym zgadza. Nie ma potrzeby dalszego powtarzania tego punktu, wystarczy przeczytać dowolną z dziesiątek recenzji w internecie. To powiedziawszy, nie będę kontynuował prac nad Starfield Together. Nie zamierzam wkładać serca i duszy w mod do gry, tak przeciętnej jak ta. Dopowiem wam, że całkowicie rozumiem tę decyzję. W sensie, nawet jeśli powstałaby taka modyfikacja od kogoś innego, co pewnie się ustanie prędzej czy później, tak nie wiem na ile miałaby sens, ponieważ eksploracja świata w Starfield po prostu nie istnieje. I raczej trudno w ogóle fascynować się tymi planetami, które są po pierwsze takie same, a po drugie, co po prostu puste. I co z tego, że możemy sobie wspólnie wybijać bazy przeciwników, skoro jakby odkrywanie czegoś nowego w Starfieldzie po prostu nie istnieje. Autor postanowił też udostępnić kod wstępny, czyli ten, który sobie przełożył na Starfield Together, aby modyfikacja mogła zostać być może dopracowana przez kogoś innego i przygotowana dla społeczności. Natomiast sam stwierdził, że stworzenie takiego czegoś może zająć nawet do 100 godzin i sam nie zamierza się w to angażować, no bo oczywiście ma swoje życie. Taki projekt, który w zasadzie no nie opłaci mu się praktycznie wcale, no nie ma sensu. No i jeszcze na szybko chciałem wam wspomnieć o gościu, który jest określany mianem Jokera z Florydy, czyli o Lawrence'ie Sullivanie, na którego to podstawie najprawdopodobniej Rockstar zbudował postać tego oto wytatuowanego jegomościa w trailerze. Jak się okazuje, Joker z Florydy domaga się miliona albo nawet dwóch od Rockstara za wykorzystanie jego wizerunku w trailerze, bez pozwolenia. I tutaj jest kilka rzeczy. Po prostu wytłumaczę wam, jak absurdalna jest ta sytuacja według mnie i podejrzewam, że według was również. Oczywiście, jak wiemy, te wszystkie sytuacje, które znalazły się w trailerze, pokrywają się z rzeczywistością, takie rzeczy po prostu stały się naprawdę, a ten cały prawdziwy Joker poszedł viralem w internecie w 2017, gdy podobnie jak w trailerze, znalazł się w policyjnej kartotece i miał bardzo mocno wytatuowaną twarz, co oczywiście rodzi zainteresowanie. Stwierdził, że Rockstar wziął jego życie bez pozwolenia, że wzięli jego postać i po prostu to wszystko ukradli. Chce z nimi porozmawiać. No i na sytuację odpowiedział też Roger Clark, czyli człowiek, który odgrywał świetną rolę Artura w Red Dead Redemption 2 i generalnie jest to postać bardzo lubiana. Stwierdził, że Rockstar jest na to przygotowany, no i oczywiście przemyśleli te wszystkie działania. Mają też prawników, także nie ma co nawet ich pozywać. No i cóż, no ja się mogę z Rogerem zgodzić, bo prawdę mówiąc, to postać, która jest w trailerze, dosyć mocno się różni od Jokera z Florydy. No i oczywiście jest tutaj inspiracja, jest to widoczne, natomiast nadal jest to za mało, żeby się spinać o takie rzeczy, no i żeby żądać miliona albo dwóch za użycie wizerunku. Też pamiętam przypadek aktorki Lindy Lohan, która sądziła się z Rockstar Games podobnie o wykorzystanie jej wizerunku w grze. Chodzi tutaj dokładnie o tą panią. No i jak się okazało, ostatecznie przegrała całą sprawę i również później apelację. Także tutaj raczej Joker nie jest w stanie nic zrobić. No i śmiesznie, bo w sumie poszło to mocnym viralem na Twitterze. No i gościu dalej łudzi się, że jest w stanie jakkolwiek wygrać te milion czy dwa, jak to sam określi. Zacznijmy sobie od Christophera Judge'a, którego możecie lepiej znać pod pseudonimem Głos Kratosa. Został on wybrany najlepszym aktorem growym w poprzednim roku, dlatego też wyszedł na scenę, żeby wybrać najlepszego aktora głosowego w tym roku. Tę nagrodę wygrał Newbon, czyli głos Astariona z Baldur's Gate'a trójki. Jej nagrodzenie tej nagrody poprzedzone było pewnym żartem, który po czasie okazał się niefortunny dla Christophera Judge'a i dla The Game Awards, ponieważ obrywało się Activision, a dokładniej Call of Duty Modern Warfare 3. No 8-minute speech like last year, but fun fact. My speech was actually longer
than this year's Call of Duty campaign. What? Według mnie ten żart jest zajebiście celny i bardzo fajnie, że nam się pojawił. No bo 3 godziny kampanii w nowym koncie za 350 zł, kiedy na poprzedniej gali Christopher Judge miał przemowę, która trwała jakieś 10 godzin, to jest adekwatne do rzeczywistości. Bardzo dobry żart. W każdym razie te słowa nie spodobały się niektórym z deweloperów odpowiedzialnych za Call of Duty. Na przykład Darcy Sandal ze Sledgehammer Games opublikowała wpis na X, czy tam na Twitterze, w którym podkreśliła, że twórcy serii Call of Duty słyszeli wiele gorszych rzeczy. Ta to deweloperka zaznaczyła jednak, że nie spodziewała się tego typu komentarzy od kolegi z branży i to w dodatku na wydarzeniu, które miało uczcić tegoroczne osiągnięcia w grach. Za to Jess Corden, dziennikarz z Windows Central, powiedział, że przyzwolenie na tak głupi dowcip, który uderzał bezpośrednio w deweloperów, było fatalne i w złym guście. Poście przypomniał też o problemach towarzyszących produkcji Call of Duty trójki Modern Warfare, przez które według niego atakowanie twórców to była zła decyzja. No i jeszcze jeden ciekawy post, taki co naprawdę tak się powinno na takie rzeczy reagować. Jeśli dostajesz zaczepkę, no to odpowiedz taką zaczepką. Hej, no to masz do tego prawo, to jest taki powiedzmy roaścik mały. No i jest taki deweloper Alnika Limae, to jest były deweloper Infinity Ward, który postanowił nie płakać w swoim poście, że jakie to już został niesprawiedliwie potraktowany. A powiedział, to całkiem zabawne, ale statystyki, w których Call of Duty absolutnie niszczy wszystkie gry God of War, prawdopodobnie razem wzięte, są jeszcze śmieszniejsze. No i to jest chyba odpowiedź z jajem, no i to jest takie coś, powinienem oglądać. Bo, bardzo przepraszam, ale na tym The Game Awards to naprawdę niektórzy powinni, że tak powiem, za przeproszeniem wyjąć kij z dupy. Bo to cała impreza budowana jest takie pseudo eleganctwo, czy tak powiem, eleganizm, nie wiem, czy to jest jakieś słowotwórstwo. Taki nienaturalny profesjonalizm. Wszyscy tam się zachowują tak pseudo poważnie, że każdy najmniejszy żart, każde najmniejsze odejście od normy powoduje właśnie taką aferę, jak wam dzisiaj przytoczyłem. The Game Awards według mnie powinno wyglądać nieco inaczej. Może powinni wziąć trochę tych fajnych rzeczy od innych mediów, jak na przykład od medium filmowego. Tam też są rozdania nagród, takie jak Złote Globy, takie jak Oscary oczywiście. No i na tych imprezach bardzo często są występy znanych komików, jak na przykład Ricky Gervais, jak na przykład Chris Rock. No i na przykład na występie Rickiego Gervaisa z 2022 roku na Złotych Globach. Tam padały o wiele ostrzejsze żarty niż te z kampanii w Call of Duty Modern Warfare 3. It was a big year for pedophile movies. Surviving R. Kelly, leaving Neverland, two popes. Shut up. I don't care. I po prostu osoby, które są na publiczności, a są to naprawdę duże nazwiska, Martin Scorsese, DiCaprio, Brady Pitty i inne, naprawdę śmietanka Hollywoodu, oni jakoś nie pokali, kiedy pojawiały się takie żarty. Al Pacino, Robert De Niro, Baby Yoda. That's Joe Pesci. Może właśnie fajnie, jakby Geoff Keighley zatrudnił jakiegoś komika, który przeanalizowałby tam branżę gier, który by siedział w niej jakoś głęboko i wychodził na tą scenę i miał taki 10-minutowy występ, w których po prostu wszystkich obraża. Rostuje, no. To jest bardzo fajny koncept na rozluźnienie atmosfery, dodanie trochę pikanterii, trochę humoru do tego całego 5-godzinnego praktycznie przedstawienia, które na scenę wychodzą ludzie w garniturach i dziękują za otrzymane nagrody. Fajne by to było według mnie. Niestety pewnie to się nie pojawi, póki będą na sali deweloperzy, którzy płaczą o to, że ktoś powiedział o ich kampanii, że była za krótka. A co nie była? No nie była za krótka? No była za krótka. Na ostatnim odcinku omawialiśmy sobie The Game Awards. Niestety Kubie chyba umknęła jedna bardzo ciekawa gra, która na pokazie zrobiła na mnie największe wrażenie. Jest to Lights No Fire od Hello Games, czyli dobrze możecie kojarzyć z chociażby No Man's Sky. Tym razem ekipa nie zabiera nas w podróż kosmiczną, a zostajemy na Ziemi chyba, znaczy no po prostu na planecie zostajemy. I dostajemy do dyspozycji co-op oraz proceduralnie generowany świat, niczym w Minecrafcie. Tytuł podobno powstaje od 5 lat i na pierwszy rzut oka nie sposób nie porównywać tej gry do Valheima. Wygląda ona bardzo podobnie. Grafika może nie jest tak pikselowa, ale są po prostu takie kadry, gdzie stoi 4 osoby, jeden w pelerynce, przed nami rozciera się wielki otwarty świat. No to po prostu daje skojarzenia z nordyckim survivalem. Twórcy mówią, że będzie to pierwszy prawdziwie otwarty świat w grach i jego wielkość ma być porównywalna do planety Ziemi. Takie zapewnienia warto sobie brać z pewnym dystansem, no bo Starfield też miał oferować miliony planet. Praktycznie symulację galaktyki, no wyszło jak wyszło. Light No Fire zapowiada się na survival z dużymi elementami eksploracji. Świat będziemy przemierzać na takich wywernach, takich smoczkach. Będzie budowa, będzie zbieranie drewna, będą walki z potworami. No po prostu nie mogę się doczekać tego, co tutaj widzę. Więc ta gierka wpada u mnie do 3 najbardziej wyczekiwanych survivali. Zaraz obok Nightingale'a i zaraz obok Enshrouded. Na rynku ostatnio zadebiutowało PlayStation 5 Slim. Co prawda nie jest ono nazywane Slimem, no ale wszyscy widzimy, jak rzecz wygląda, nie? Co to czekamy teraz na jakieś informacje odnośnie PlayStation 5 Pro. Pod koniec tego roku, czyli właśnie chyba teraz, były plotki, że konsola trafi do pierwszych testerów, a jej premiera ma nastąpić pod koniec 2024 roku. Na forum Mercedes Era pojawiły się dzisiaj szczegóły, wyciek dotyczący właśnie PlayStation 5 Pro i jego podzespołów. Ma on korzystać z architektury Zen 2, które jest obecnie w PlayStation 5, ale oczywiście urządzenie otrzyma wyższe dynamiczne taktowanie. Konsola miałaby zapewnić 60% wyższą wydajność, jednak warto zwrócić uwagę, że także w tym przecieku pojawia się informacja na temat lepszego ray tracingu. Sony prawdopodobnie chce skupić się na lepszym ray tracingu i ma to być jeden z ważnych elementów PS5 Pro. Architektura procka graficzna
optycznego jest oparta na RDNA 3, ale jednocześnie Sony wykorzystuje śledzenie promieni z RDNA 4. A celem Sony ma być uzyskanie tymczasowego, stabilnego, przeskalowanego obrazu 4K przy ponad 30 FPS-ach. Ten wyciek mówi za to, że PS5 Pro zostanie ujawniony we wrześniu. Idealnie przed GTA 6, pewnie jeszcze by w bundlu razem chodziło. Ostatnio wrzuciłem na kanał obejrzyj zanim kupisz dotyczące The Day Before. No to gry już nie kupicie jak coś. Nie będziemy na tą grę poświęcać dużo czasu, ale w skrócie, premiera odbyła się 4 dni temu. Była okropna. Opinie na Steamie są w większości negatywne, a te pozytywne bardzo często są po prostu prześmiewcze. Jeśli zobaczymy sobie na Steam Charts, zobaczymy, że all time peak to 38 tysięcy graczy w jednym momencie, a już po 4 dniach wynik spadł do 2 tysięcy, co jest bardzo słabym wynikiem jak na najbardziej uzyskowaną grę na Steamie. Nice. No i powtarzam, 4 dni po premierze pojawiło się takie oświadczenie. Z dniem dzisiejszym ogłaszamy zamknięcie studia Fantastic. Niestety The Day Before zawiodło finansowo i brakuje nam funduszy na kontynuację prac. Cały uzyskany dochód przeznaczymy na spłatę długów wobec naszych partnerów. Zainwestowaliśmy wszystkie nasze wysiłki, zasoby i godziny w rozwój The Day Before, która była pierwszą dużą grą. Naprawdę chcieliśmy wydać nowe łatki, aby ujawnić pełny potencjał gry, ale niestety nie mamy funduszy na kontynuowanie prac. Oj, oj, oj. Ale szkoda, nie? Ważne jest, aby pamiętać, że nie przyjmowaliśmy żadnych pieniędzy od społeczności podczas tworzenia The Day Before, oprócz tych, co na premierę przyjęliście, kiedy wydaliście nieskończony produkt w Early Accessie. Tak tego wspominam. Pracowaliśmy niestrudzenie przez 5 lat, przelewając w grę krew, pot i łzy. No z tym ostatnim zdaniem tak trochę w niej się zgadzam, bo brzmi ono jak stek bzdur. W tej chwili przyszłość The Day Before i Prom Night jest nieznana, ale serwery będą działać. Przepraszamy, jeśli nie spełniliśmy waszych oczekiwań. Na ogłoszenie Fantastic odpowiedzieli twórcy Rasta. Odpowiedzieli również twórcy DayZ, wrzucając taki prześmiewczy post. Dzisiaj chcieliśmy celebrować 10-lecie DayZ i takie inne pierdoły. Raz sobie chyba tylko pozmieniał w pancie. Także zabawnie, zabawnie to wygląda. Wrzucam wam jeszcze taki wieczorny update'ik. My to czyli wydawca The Day Before postanowił też odnieść się do zaistniałej sytuacji. Jak możemy przeczytać, że jako inwestorzy The Day Before chcielibyśmy wrzucić kilka update'ów, przepraszamy, bla bla bla. Będziemy pracować nad refundami odnośnie zamknięcia gry, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Ale to nie jest jednak najciekawsza rzecz. Jeżeli wejdziemy sobie na grę The Wild Eight, to jest inna gierka od twórców The Day Before, czyli od Fantastic, przejdziemy sobie w Update History, to zobaczymy, że 17 godzin temu nastąpiła zmiana nazwy dewelopera odpowiedzialnego za grę. Zmienili, moi drodzy, z Fantastic na 8 Points. To jest ich nowa nazwa. Wydaje mi się, że powód takiej zmiany jest oczywisty. Jeżeli ktoś zobaczy The Wild Eight, a pod tym nickname The Fantastic, to raczej będzie wiedział, żeby nie tykać lepiej tego produktu. A jeżeli zobaczy 8 Points, no to halo, to tylko 8 Points, to co innego zupełnie, nie przejmujemy się. To jest po prostu taki damage control, to jest po prostu takie zacieranie śladów po badziewnej premierze i oszukaniu graczy. Pozdrawiam. A swoją drogą natknąłem się na bardzo ciekawy projekt pewnego użytkownika Twittera, nazwanego Crimson. Ziomek od kilkudziesięciu dni postuje, jak tworzy grę podobną do The Day Before. Nazywa to parodią The Day Before. Tak ona na razie wygląda, tworzy ją samemu i mimo tego, że nie jest to na razie najpiękniejsze, co widziałem w życiu, to już widać elementy, których The Day Before nie posiadało, jak chociażby walkę mele. Ciekawa inicjatywa w ogóle i zobaczymy, co z tego dalej będzie. Około rok temu mówiłem wam o grze zatytułowanej Blight Survival. Pierwszy trailer oczarował mnie swoją grafiką, ponieważ pokazywał bardzo intrygującą wizję z średniowiecza, opanowaną przez tajemniczy grzyb, który zamienia martwych żołnierzy w zombiaki. Gdzieś ten motyw z grzybem już widziałem, ale w każdym razie udźwiękowienie, grafika, movement naszego bohatera zrobił na mnie całkiem spore wrażenie. I na was chyba też, ponieważ film z tego ma 70 tysięcy wyświetleń, to dużo. Twórcy nie kryją tego, że ma to być coś w postaci extraction shootera, tylko oczywiście nie shootera, tylko nie wiem jak to nazwać, slashera, extraction slashera, ponieważ walczyć będziemy mieczami, łukami i tak dalej. Tytuł powstaje na Unreal Engine 5 i oto nowy materiał z gry. Prezentuje nam kompleksowy system walki, który będzie polegać na kierunkach. Blight Survival będzie miał system walki opierający się na aż 5 kierunkach, to znaczy, że z aż 5 kierunków będziemy mogli atakować. Wszystko będzie zależało od tego, jak ustawimy myszkę. Będzie lewo, będzie prawo, będzie góra, będzie dźgnięcie bodajże i kopnięcie. Nowy materiał jest zmieściny, no graficznie tutaj jest obłęd, to wygląda świetnie. Jeśli Wiedźmin 4 by tak wyglądał, no to byłbym ukontentowany, nie ukrywam. Ukontentowany jestem, kiedy widzę wyniki na Steamie polskiej gry, starej polskiej gry, która po update'cie zaczyna podbijać Steama. Może to podbijanie Steama jest tutaj w tym przypadku trochę wyolbrzymione, ale wszystko składa się na to, że z dnia na dzień w grze jest coraz więcej osób. Chodzi mi o Medieval Dynasty. Jest to survival osadzony w średniowieczu, dosyć stary swoją drogą, ponieważ wyszedł on we wrześniu 2020 roku. Do 7 września w grze średnio bawiło się po 3000 osób dziennie. Ale jak zobaczymy sobie na czarcy, widzimy, że jest nagły boom. Widzimy, że każdego dnia średnia liczba graczy w jednym momencie
wzrasta. I tak też ostatni wynik to aż 25 tysięcy. Czym jest spowodowane takie zainteresowanie? Ano, nową aktualizacją wprowadzającą kooperację. Tytuł ma również bardzo dobre oceny na poziomie 90% pozytywnych, a danie graczom możliwości bawienia się ze znajomymi w tej świetnej grze spowodowało, że ludzie po prostu napływają. Jest dużo promek na grę, możecie teraz wychodzić za 81 zł, także nic, tylko się po prostu dobrze bawić. Do sieci 9 dni temu trafił długo wyczekiwany trailer Grand Theft Auto 6. Dostarczył on nam nie tylko informacji o samej produkcji, lecz także jakiś czas po udostępnieniu materiału dowiedzieliśmy się o platformach, na które zmierza nadchodzące GTA. Szczerze mówiąc, gracze byli pewni, że tytuł trafi na PlayStation 5 oraz na Xboxa Series XS, aczkolwiek wielu z nich uważało, że nie pojawi się on w tym samym czasie na komputerach osobistych, no i że tak to powiem, raczej się na PC-tach na początku nie pojawi. Warto też dodać, że stało się to taką cechą charakterystyczną produkcji, które wychodzą spod szyldu Rockstar Games. Idealnym przykładem są chociażby dwie produkcje, które trafiły na rynek w przeciągu ostatnich 10 lat, a mowa oczywiście o Grand Theft Auto 5 oraz Red Dead Redemption 2, ponieważ te dwie produkcje, no również na PC-ty wylądowały dopiero po jakimś czasie. Jeden z byłych pracowników firmy Mike York postanowił wypowiedzieć się na łamach serwisu PC Games N na temat wersji PC-towej i ogólnie na temat studia. Warto dodać, że był on odpowiedzialny za stworzenie animacji do Grand Theft Auto 5. Na samym wstępie podkreślił, że tak duże studia jak Rockstar mogło sobie pozwolić na opracowanie dwóch nieco innych wersji gier, oczywiście na różne platformy, a priorytet mają te, które wykazują najlepsze perspektywy sprzedaży. W tym wypadku to nie PC-ty zrobiły największe liczby, a co ciekawe, największe zyski generują edycje konsolowe, w szczególności na PlayStation. I to właśnie ten fakt sprawia, iż wydania gier tworzone i dopieszczane są w pierwszej kolejności przez amerykańską firmę. W przeszłości na PlayStation sprzedawało się najwięcej kopii. Deweloperzy skupiali całą swoją energię na upewnianiu się, że port na tę konsolę działa naprawdę dobrze. Na przykład, gdy pracowałem nad Grand Theft Auto 5, koncentrowaliśmy się na PS3 i Xboxie, ale głównie wyciskaliśmy tyle, ile się dało z PlayStation 3. Włożyliśmy w to całą naszą energię i zoptymalizowaliśmy tę wersję najlepiej, jak mogliśmy. Jeśli chodzi zaś o wersje PC-towe, to były one traktowane niejako po macoszemu. Oznacza to, że były one czymś w rodzaju projektu w tle i twórcy, tak jak już mówiłem w sumie wcześniej, woleli skupiać się na tych wydaniach konsolowych. Aha, i jeszcze warto dodać, że powstawały one równocześnie właśnie z konsolowymi, jednak nie były one uznawane za jednakowo ważne. Po słowach Yorka możemy sądzić, że system, który kiedyś działał w Rockstar Games, dalej funkcjonuje i ma się dobrze, także na wersję PC-tową będziemy musieli serio jeszcze dłużej czekać niż na ogólnie konsolowe. Developer zaznacza jednak, że największa sprzedaż GTA w wersji na konsole to nie jedyny powód, dlaczego priorytetem objęte są właśnie te wydania. W przypadku komputerów w grę wchodzi również nieco bardziej skomplikowana architektura, która musi być testowana pod kątem różnorodnych specyfikacji sprzętowych. A wiadomo, Rockstar jak już chce wydać grę, no to chce dostarczyć ją graczom w gotowym i w pełni sprawnym stanie. Dlatego proces ten jest dłuższy niż jeśli chodzi o konsole. Dodatkowo informuje on nas, że mimo ogromnych środków, jakimi dysponuje studio, siła robocza, jak i budżet są ograniczonymi zasobami, co wyraźnie stwarza potrzebę nadawania priorytetów różnym wersjom gier. Nie mamy pieniędzy, nie mamy zasobów i siły roboczej, więc po prostu nadajemy priorytet temu, co jest najlepsze dla zysków firmy i przeznaczamy wszystkie nasze pieniądze na PlayStation, potem na Xboxa, a potem na PC-ty. Jeśli śledzicie targi gamingowe, to na pewno spotkaliście się z nazwą E3. Przez bardzo długi okres czasu były one największym wydarzeniem i to właśnie na nich twórcy prezentowali swoje najnowsze produkcje. Niestety internet dobiega informacja, że kolejne edycje popularnej imprezy już nigdy się nie odbędą. Dokładnie mówiąc, wczoraj, czyli 12 grudnia, Entertainment Software Association przekazało dołującą dla fanów E3 krótką, aczkolwiek wymowną wiadomość. Po ponad dwóch dekadach E3, którego każda kolejna edycja była większa od poprzedniej, nadszedł czas, aby się pożegnać. Dziękujemy za wspomnienia. To jednak nie koniec informacji, ponieważ szef ESA, czyli Stanley Pierre-Louis, wypowiedział się w wywiadzie dla serwisu The Washington Post. Według niego głównym powodem anulowania kolejnych edycji targów są nowe środki przekazu dla firm, w tym możliwość organizowania własnych transmisji. Wiele z firm powoli odchodziło od standardu dawania swoich produkcji na E3, tym samym tworzyli własne wydarzenia, jak powiedzmy State of Play, Nintendo Direct czy Xbox Game Showcase. Zyskiwały one coraz większą popularność i okazywały się znacznie bardziej opłacalne niż udział w wspomnianym E3, ponieważ w tym momencie nie są oni podporządkowani żadnej dużej organizacji i po prostu sami mogą decydować, kiedy odpalą własną prezentację. Wiadomo, fizyczne targi mają swój urok, ale wymagają znacznie większego wkładu pieniędzy i wysiłku. Warto dodać, że firma Readpop, która miała pomagać przy organizowaniu kolejnych edycji targów, zerwała współpracę z ESA. Co prawda Stanley Pierre-Louis nie wypowiada się zbytnio na ten temat i troszeczkę chciał uniknąć tego tematu, aczkolwiek również może to być powód tego, iż targi już nigdy się nie odbędą. Mianowicie, poszukiwali oni nowego partnera z miejsca, w którym odbyłoby się wydarzenie, no i niestety go nie znaleźli. Jeśli mowa o targach, no to warto w tym miejscu powiedzieć też o konkurencji, która, no nie powiem, bardzo przejęła stery w ostatnich latach i mamy tutaj chociażby The Game Awards albo Summer Game Fest, a także myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka innych takich większych
największych prezentacji. Mówiąc o śmierci targów, szef ESA wspomniał też o nich oraz o chętnym podejmowaniu współpracy z organizatorami tych wydarzeń przez wydawców gier. Każda z takich dużych firm jak Sony czy Microsoft może stworzyć swoje własne widowisko, a także współpracować z innymi wydarzeniami branżowymi, aby zaprezentować wiele gier. To ekscytujące dla naszej branży zjawisko i oznacza dla nich okazję do zaangażowania odbiorców na różne sposoby. Coś się kończy, coś zaczyna i w taki oto sposób E3 musi zejść ze sceny po ponad dwóch dekadach pracy i przekazać młodszym kolegom stery. Na wstępie powiedziałem również o twórcach Marvel's Spider-Man, czyli oczywiście o Insomniac Games, którzy stoją obecnie u progu największego wyzwania w historii firmy. Dokładnie mówiąc, padli oni ofiarą ataku hakerskiego, który doprowadził do wycieku nie tylko w sumie danych osobowych pracowników, ale także informacji i materiałów z gry Marvel's Wolverine. Taką informację możemy przeczytać w serwisie Cyber Daily, a za atakiem typu ransomware stoi grupa określająca się mianem Resida. Chcieli zaprezentować oni światu, że nie blefują i wcale nie bawią się z firmą tak dla jaj, no i udostępnili w sieci zrzuty ekranu bezprawnie pozyskanych danych. I w sensie zachowali się mega gównianie, ponieważ udostępnili oni skany paszportów obecnych oraz byłych pracowników Insomniac Games, wewnętrzne e-maile oraz podpisane poufne umowy. I w sensie ja jestem przynajmniej pewny, że na pewno daliby radę rozwiązać to bez jakichkolwiek publicznych ujawnień, a tutaj taka klapa. Hakerzy straszą także deweloperów, iż pozyskali oni prywatne dane osobowe Juriego Lowenthala, który przez cały ten czas wciela się w Petera Parkera w uniwersum Insomniaka. Według doniesień dziennikarzy, hakerzy dali Insomniac Games 7 dni na reakcję. Po tym czasie wszystkie wykradzione dane mają ujrzeć światło dzienne. Przed pełnym przeczytaniem tego newsa już w głowie urodziła mi się pomysł, że pewnie wstawili rzeczy te wszystkie na aukcję i kto da większą cenę, ten wygrywa i dostanie wszystko. No to jak nie ciężko tutaj przeczytać, no to grupa Resida wystawiła pliki z informacjami na aukcję, no i cena wywoławcza wynosi 50 bitcoinów, czyli około 2 miliony dolarów. Mając zaledwie 7 dni, skorzystajcie z okazji, aby licytować ekskluzywne, unikalne i imponujące dane. Otwórzcie portfele i przygotujcie się na zakup ekskluzywnych danych. Sprzedajemy tylko do jednej ręki, bez odsprzedaży, będziesz jedynym właścicielem. W obecnym momencie, kiedy tworzę dla was ten materiał, Sony Interactive Entertainment, tak samo jak Insomniac Games, nie wypowiedzieli się na ten temat w internecie i tym samym nie opublikowali swojego oficjalnego stanowiska. Pozostaje nam czekać i kto wie, może wykupi to dane, no nie wiem, Bethesda albo ktoś inny, no zobaczymy, w sensie teraz strzelam, ale no kurde, jest to taki klasyczny ruch w wykonaniu ataku hakerskiego i jestem ciekawy, co wydarzy się w przeciągu najbliższych dni. Zejdźmy trochę z tego poważnego tonu i przejdźmy do pierwszego materiału z gry Mouse, która zapowiada się na naprawdę bardzo ciekawą i miłą dla oka produkcją. Jakbyście jeszcze nie zobaczyli po trailerze, to Mouse będzie pierwszoosobowym shooterem, który swoją stylistyką przypomina klasyczne animacje Disneya. Tym samym produkcja powinna zainteresować w tym miejscu fanów Cupheada, ponieważ była ona porównywana bardzo do produkcji studia MDHR. Że tak to powiem, deweloperzy postanowili przypomnieć trochę o swoim materiale i wypuścili na kanale IGN taki early gameplay trailer, jak sami to nazwali, gdzie możemy zauważyć, jak główna postać chodzi, strzela z broni, a w tle towarzyszy nam bardzo, ale to bardzo klimatyczna muzyczka od lat tamtych czasów. Ciekawe, na samym wstępie możemy zauważyć, że postać, którą będziemy sterować, na początku zjada kawałek sera, aby następnie wyciągnąć strzelbę i eliminować wrogów. I kto wie, może właśnie ten ser będzie dawał nam broń i to dzięki niemu jakby będziemy mieć energię, żeby strzelać, no. Jestem ciekawy, co tutaj zaprezentują deweloperzy. Oprócz strzelby na materiale możemy zobaczyć kilka innych broni, jak chociażby jakąś snajperkę, jak rewolwer, a także palec, bo zauważyłem, że tutaj z palca też da się strzelać i w sumie nie wiem, czy to jest dodane tak dla trollingu, czy dlaczego, ale też w sumie dynamit jest, Uzi, no trochę tych broni się tu znajdzie. Nie wiem, jak wy sądzicie, ale stylistyka, która została zaimplementowana do tej produkcji, jest wręcz perfekcyjna, przez co gameplay naprawdę skłoni mnie do zagrania, chociaż no niestety zbyt dużo informacji o samym tytule nie znamy i wiemy również, że w najbliższym czasie on na rynku się nie pojawi, ponieważ ma zadebiutować dopiero w 2025 roku, a deweloperzy potrzebują czas, aby rozbudować oraz dopracować tą strzelankę. Fumi Games, bo to oni stoją za opracowaniem tego tytułu, mają jeszcze naprawdę sporo czasu, aby tytuł rozbudować i zaprezentować graczom nowe mechaniki, a także nowe materiały, bo na to właśnie czekam. Dokładnie dzisiaj na urządzeniach mobilnych wylądowało GTA The Trilogy The Definitive Edition, czyli ukochana przez nas wszystkich edycja zremasterowanych starszych części GTA, która, mówiąc ładnie, na PC-tach i konsolach nie przyjęła się zbyt dobrze, natomiast gry pojawiły się w ramach usługi Netflix Gaming, która od jakiegoś czasu jest w ogóle szeroko dostępna i wydawało się, że jest to jeden z takich mocniejszych ruchów Netflixa, który troszkę tę usługę popchnie do przodu, bo mówiąc szczerze, coś tam się o tym mówiło, natomiast był to raczej bardzo poboczny projekt. Bodajże kilka tygodni temu wam o tym wspominaliśmy, natomiast dzisiaj już oficjalnie GTA The Trilogy debiutuje i dla przypomnienia jest to GTA 3, Vice City oraz San Andreas w odświeżonej wersji, co akurat na mobilkach może wypaść, podejrzewam, nie najgorzej.
gorzej, natomiast zobaczymy reakcję po dzisiejszym dniu. Oczywiście gry są także dostępne w Google Play oraz App Store, gdzie możecie sobie je normalnie kupić za jakieś tam kilkadziesiąt złotych, a jeśli korzystacie z Netflixa, no to będziecie to mieli w ramach abonamentu. Oprócz tego pogadamy sobie dzisiaj o wielkim rozdawnictwie gier od Epica, nadchodzących nowościach Spider-Man 2, grze Blade, która została ostatnio zapowiedziana i odpowiadają za nie studia Microsoftu, imponujących nowościach PS Plus oraz o fascynujących nadchodzących rzeczach od Hideo Kojimy. Chyba fajnie będzie sobie zacząć tak świątecznie od gier, które znajdą się w PS Plusie, bowiem zawsze na święta fajnie sobie pograć w jakieś takie, powiedzmy, darmowe gry, no bo wiadomo, że są dostępne w ramach subskrypcji. No i grudzień okazuje się być miesiącem, który raczej nie zawiedzie, bo już przyszły wtorek, 19 grudnia, do PS Plusa trafi m.in. GTA 5, Metal Hellsinger oraz Salt and Sacrifice. Oczywiście PS Plus działa teraz w trzech trybach. Jeśli chodzi o gry, o których teraz mowa, no to będą one dostępne w PS Plus Extra oraz Premium. Jeśli chodzi o Extra, no to faktycznie najmocniejszym tytułem jest tutaj GTA 5, które pojawi się na PS4 i PS5. Oprócz tego mamy jeszcze 13 innych gier, które, umówmy się, raczej można sobie dodać do biblioteki, natomiast GTA 5 robi tutaj największą furorę i najprawdopodobniej w online będzie niezła zabawa. A jeśli chodzi o pakiet Premium, no to tutaj szczerze nie ma żadnych rewelacji i Extra wypada dużo lepiej. Podczas ostatniego The Game Awards, które oglądaliśmy sobie razem z wami na żywo, pojawiło się sporo trailerów. Szczerze, większość nie za bardzo mnie interesowała, natomiast w pewnym momencie pojawił się tam nikt inny jak sam Hideo Kojima, czyli legenda branży gier, który, jak wiemy, cały czas nad czymś pracuje. Czy to mowa o Death Stranding 2, czy o innej grze, która faktycznie pojawiła się na The Game Awards, a jest nią Overdose, znane też jako OD. Drobnym, jeśli można tak to powiedzieć, teaser trailer pokazał naprawdę genialne możliwości silnika, no i te twarze zrobiły mocne wrażenie. No i o ile sam teaser zbyt dużo nie zdradzał, tak dowiadujemy się, że Hideo Kojima zarejestrował dwa tajemnicze znaki handlowe. Pierwszy to Social Scream System, a drugi to Social Stealth System. Generalnie krzyk w tym samym Overdose będzie miał jakąś dużą rolę, ponieważ nawet pod koniec teasera Kojima napisał For All Players and Screamers, czyli jednak jakieś znaczenie tutaj jest. Nie do końca wiemy, na czym to wszystko polega, ponieważ nie są to żadne patenty, tylko znaki handlowe. No i trudno w tym momencie powiedzieć, o co chodzi. Kojima zapowiadał, że Overdose ma łączyć różne media, zatem być może nawiązuje to do jakiejś technologii i tytuł najprawdopodobniej pod wieloma względami będzie przełomowy, zresztą patrząc na teaser już można to wywnioskować. Gra będzie miała naprawdę mocną obsadę, pojawi się tam Hunter Schafer, Udo Kier czy Sofia Lillis. Niektórych dużych nazwisk, które pracują nad grą, jeszcze nie ujawniono, natomiast możemy spodziewać się czegoś grubego. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, no i jak zapatrujecie się na ostatnie ruchy Hideo Kojimy. Również na tegorocznym The Game Awards pojawił się Blade, czyli w sumie duże zaskoczenie, ponieważ jest to gra od Arkane i generalnie opiekuje się nią Microsoft. Oczywiście, jak to w przypadku wielu gier Microsoftu, tutaj też pojawia się pytanie, czy Blade będzie dostępny na PlayStation 5. W końcu obie korporacje walczą o graczy, no i w dużym stopniu mimo wszystko stawiają na ekskluzywność, również w przypadku Microsoftu. Na końcu materiału promującego Blade'a możemy zauważyć, że wspomniany został tam Xbox oraz Microsoft, czyli najprawdopodobniej gra będzie przeznaczona również na systemy Windows. Jeden z byłych pracowników Sony, a konkretnie studia Band, które odpowiadało za Days Gone, wspomniał, że Blade nie będzie ekskluzywem na Xboxy. Napisał dość krzykliwie: Bethesda jest niezależna, Bethesda jest wydawcą, nie jest grą na wyłączność Xboxa, wbrew temu, co mówią. Według niego wszystkie gry, które pochodzą od Marvela i są licencjonowane od 2022 roku, mają być cross-platformowe. No nie wiem, na ile można traktować poważnie jego słowa, ja podejrzewam, że Blade raczej nie trafi na PS5, no przynajmniej nie na ten moment, może jakiś czas po premierze, natomiast jak na razie widać, że Microsoft raczej nie planuje poszerzać dostępności tytułu, bo jeżeli by tak było, jeżeli byłoby to takie pewne, no to PlayStation najprawdopodobniej opublikowałoby zwiastun również na swoim kanale, no a tak się nie stało. No i duża część graczy jest w sumie podekscytowana tym faktem, no bo wiecie, PlayStation ma swojego superbohatera, jest nim Spider-Man, no a Blade może być takim Microsoftowym superbohaterem, jeśli można tak powiedzieć. No na ten moment trudno to komentować, bo w zasadzie jesteśmy bardzo wcześnie, zaledwie kilka dni, no już w sumie prawie tydzień po ogłoszeniu Blade'a i niech sobie tam pracują swoim tempem, może okazać się tak, że faktycznie na to PS5 kiedyś wyjdzie. Trudno to na razie mówić, tym bardziej nie ma co wierzyć jakby jednemu deweloperowi od Sony, który sobie napisze jakiegoś tam tweeta, bo jest to, podkreślam, były deweloper. No, więc ma to duże znaczenie, jeśli o to chodzi. Blade ma powstawać już od zeszłego roku, więc jest już zapewne na jakimś konkretnym poziomie. Co do daty ani roku premiery na razie nie ma co gadać, ale zapewne po premierze gra pojawi się w Game Passie, także będzie można sobie sprawdzić w ramach tej subskrypcji. No i generalnie zapowiada się bardzo ciekawie, mimo tego, że ja na przykład fanem Blade'a nie jestem, to chętnie bym sobie tę grę
grę sprawdził. Spider-Man 2 zadebiutował w październiku, czyli już jakiś czas temu, no i pewnie duża część z Was zdążyła już ten tytuł przejść, zdążyła już ten tytuł ograć, zapoznać się dokładnie z mapą oraz aktywnościami pobocznymi. Natomiast jeśli planujecie w niedalekiej przyszłości do tytułu wrócić i ograć sobie go przykładowo drugi raz, albo pobawić się i polatać po mieście, no to mam dla Was ciekawe informacje, ponieważ Insomniac Games planuje wprowadzić sporo nowości w przyszłym roku. Po pierwsze jest to oczywiście odpowiedź na prośby graczy, którzy zachwyceni tytułem zaczęli prosić o nowości. Dlatego aktualizacja, która ma ukazać się na początku 2024 roku, ma zaoferować funkcję powtarzania misji, możliwość zmiany kolorów stroju, jak i pory dnia, głosowy opis treści określany mianem audiodeskrypcji oraz, co ważne, tryb nowej gry plus. Informacja została przekazana przez Insomniac na oficjalnych social mediach. Pytanie, nad czym jeszcze pracuje studio? Czy jest może szansa na ujawnienie jakiegoś DLC w przyszłości? Raczej dużym błędem byłoby nie wpuszczanie DLC do Spider-Mana 2. Wiele osób spekuluje, że będzie ono dotyczyło Venoma, czyli antagonisty, oraz że będziemy śledzić jego poczynania właśnie z tej perspektywy. Epic Games jak co roku zaskakuje nas świątecznymi promocjami oraz darmowymi tytułami, które są ich znakiem rozpoznawczym. Zawsze jest to miły gest oraz prawdę mówiąc kojarzy się to ze świątecznymi prezentami, szczególnie jeśli chodzi o te grafiki, które zawsze wyglądają jak takie opakowania prezentów. No i nie ukrywajmy, zawsze fajnie dostać darmową grę, szczególnie że Epic Games ujawnia naprawdę mocne tytuły. Przechodząc do konkretów, to jest już dostępna pierwsza darmowa gra i jest to Destiny 2 wraz z dodatkiem, a właściwie trzema dodatkami. Tytuł w klasycznej kolekcji dostępny będzie do 20 grudnia godziny 17:00 i również wtedy zostanie ujawniona kolejna gra. Także w sumie macie cały tydzień, żeby odebrać Destiny 2, myślę, że jest to całkiem fajny prezent na rozpoczęcie, mimo tego, że gra nie radzi sobie teraz najlepiej, no to jednak fajnie ją mieć w swojej bibliotece i dobrze, że jest dostępna za darmo, bo w zasadzie nie wiem, czy ktokolwiek z nas zdecydowałby się na jej zakup przez wzgląd na ostatnie wydarzenia. Co ciekawe, jeden z insiderów, Bill Kuhn, poinformował, że Epic w trakcie całej tej wyprzedaży, całego tego rozdawnictwa planuje rozdać nam całe 17 gier za darmo. I to właśnie od 20 grudnia mamy otrzymywać codziennie gry aż do 4 stycznia. I to właśnie w ten ostatni dzień, 4 stycznia, mamy otrzymać ostatnią darmową grę, która ma być dostępna do odebrania przez tydzień. Podobnie jak teraz Destiny. W sklepie dostępna jest też akcja Holiday Sale 2023, która polega na tym, że po prostu dostajemy bardzo duże rabaty i możemy dorwać gry w bardzo dobrych cenach. Na ten moment, jak tak sobie świeżo spojrzałem na sklep, no to możemy sobie kupić Witchfire z 10% zniżką, Hogwarts Legacy z 40% zniżką, czy chociażby The Crew Motorfest tańsze o 50%. Jest tam wiele innych gier, nawet Red Dead jest tańsze o 67% i kosztuje teraz 82,46, więc jeśli jeszcze nie macie nawet Red Deada, no to koniecznie sprawdzajcie, ponieważ jest to bardzo mocna okazja. W zasadzie jeśli chodzi o darmowe tytuły, no to możemy tutaj liczyć na każdy możliwy drop. Pamiętajmy, że Epic rozdawał nam takie gry jak GTA 5 czy Death Stranding za całkowicie za darmo, zatem myślę, że bez problemu możemy liczyć na takie tytuły jak Spider-Man, GTA za sprawą tego, że w tym momencie GTA 6 jest na dużej fali popularności, czy może The Last of Us albo nawet Cyberpunk, zobaczymy, czas pokaże. Naprawdę możliwości jest sporo i spodziewać możemy się wszystkiego, także od 20 grudnia polecam Wam codziennie śledzić sklep Epica, ponieważ mogą tam czekać na Was niespodzianki. Na samym początku wróćmy sobie do tematu The Day Before. Temat pewnie bardzo dobrze znacie, gra trailerami, opisami, zajawiała, że to będzie survival MMO-wy w otwartym świecie. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open world survival games. Z elementem pozapokalipsy w postaci zombie. No i to było kłamstwo, bo gra nie ma nic wspólnego z MMO. Premiera była wręcz tragiczna, gra zebrała na Steamie w większości negatywne recenzje, graczy ubywało i 4 dni po debiucie studio zostało zamknięte, a gra nie będzie dalej rozwijana. No i w ogóle The Day Before już nie da się kupić. A studio po cichu zmienia dewelopera innych gier. To jest bardzo ciekawy ruch. Kilka dni temu wyciekł screenshot przedstawiający ilość sprzedanych kopii i refundów The Day Before na tamten moment. Było to aż 200 tysięcy zakupionych egzemplarzy, z czego refundów było 90 tysięcy. Podkreślam, to było na tamten moment, na kilka dni wcześniej. Portal DualShocker postanowił przeprowadzić rozmowę z byłym deweloperem Fantastic, który niestety nie podał swojego imienia, jest on anonimowy. Stwierdził, że gra nigdy nie miała mieć elementów RPG i nigdy nie miała być MMO, tak jak była reklamowana. Od samego początku studio pracowało nad trzecioosobową strzelanką z mechaniką kooperacji. Twórcy nigdy nie zaimplementowali żadnej mechaniki związanej z MMORPG. System umiejętności był jedynie w fazie prototypu, ale miało płynąć jeszcze wiele czasu, zanim to w ogóle trafiłoby do gry. Czytamy. Nie było możliwości powiększenia świata ani umieszczenia w nim dużej liczby graczy. Od początku pomysł był taki, że serwery będą miały mniej niż 100 osób. To nie jest gra MMO. Żadnych klanów, żadnych rajdów, zamkniętych hubów i tak jest od ponad 2 lat. Nie wiem, czy pamiętacie tych dwóch bliźniaków z materiałów marketingowych. Developer mówi, że między zespołem a Eistanem Goto
przepraszam, no nie wiem jak to się czyta. Tym jednym z nich, założycielem Fantastic, całkowicie leżała komunikacja. Prezesi mieli podejmować każdą decyzję dotyczącą rozgrywki i projektu, a każdy, kto nie zgadzał się z ich decyzjami, kto krytykował ich decyzje, ryzykował utratą pracy. No i to sugeruje nam bardzo toksyczne środowisko pracy, kiedy jest szefu, któremu nie można nic powiedzieć, bo wtedy się denerwuje. Czytamy dalej. Wiele dobrych pomysłów naszego zespołu zostało odrzuconych, ponieważ dyrektorzy ich nie zatwierdzili. Każdy, kto narzekał za bardzo, był wyrzucany z zespołu. Wiele głupich pomysłów zostało wdrożonych, usuniętych i wdrożonych ponownie, ponieważ bracia Gotoswewami myśleli, że wiedzą lepiej od nas o tym, czego chcą gracze. Premiera pokazała to, jak dobrze wiedzieli, czego chcą gracze. Ogromna ilość czasu i pracy została zmarnowana, ponieważ wiele rzeczy musieliśmy robić od nowa. Niezgadzanie się ze zdaniem założycieli, nawet jeśli wydawało się to oczywiste, groziło wyrzuceniem z pracy. W przypadku ostrych sporów zwykle rozwiązywano umowy. Pracownicy często unikali bezpośredniego konfliktu z nimi, bojąc się utraty pracy. O, po tych kilku certyfikatach to by, no, portfel zabolał, nie ukrywam. Ten wywiad zarysował nam bardzo fajnie warunki, w jakich powstawał The Day Before. No i jeśli to tak czytamy, no to widzimy, że z tej gry nie mogło być nic dobrego. Kiedy panuje coś takiego, że deweloperzy w zasadzie nie mają nic do gadania, decyzyjne osoby nie przyjmują do siebie krytyki i w wyniku niej zwalniają osoby, a do tego marnują czas poprzez wprowadzanie funkcji, które i tak potem będą usuwane, a potem zmieniają zdanie, no tutaj wszystko już leży w fazie koncepcyjnej. Tutaj powinno być lepsze planowanie, tutaj powinno być lepsze zarządzanie czasem i lepsze traktowanie pracowników. No, w przypadku The Day Before i w przypadku Fantastic ciężko znaleźć chociaż jeden pozytywny element, bo nie widać go ani w samej grze, ani w Fantastic, czyli studio, które za grę było odpowiedzialne. Po klapie, jaką był The Day Before, ludzie napalili się na tego typu doświadczenia. Gracze chcą MMO w postapokaliptycznym otwartym świecie. I bardzo możliwe, że gra zatytułowana Once Human to dostarczy. Produkcja zaczyna zbierać ogromne zainteresowanie. Na TikToku i YouTubie pojawia się masa filmów związanych z Once Human. Zapewne dlatego, że trwała zamknięta beta tej oto produkcji. No i o dziwo, gra faktycznie jest MMO, poza po survivalem. Tylko z bardzo ciekawym twistem, ponieważ w grze nie walczymy tylko z prostymi zombiakami, a takimi dziwnymi anomaliami, które potrafią być niesamowicie kreatywne i oryginalne. Tutaj jakiś chodzący autobus, tutaj wielki pająk, tutaj zombiak, który ma zamiast głowy chyba książkę, to jest chyba książka. To się rysuje na coś, w czym chciałbym uczestniczyć. Stricte gameplay jest określany połączeniem The Division z New World. Jest zbieranie materiałów, tak, możemy sobie rąbać drewno, możemy sobie kopać rudy, jest kooperacja, jest walka, są duże serwery, jest eksploracja, dzięki której poznajemy nowe zakątki tego uniwersum, przy okazji rozwiązując tajemnice tego świata, jest tworzenie bohatera, który jest zaawansowane, możemy robić naprawdę ciekawe maszkary. W grze pojawia się wiele elementów craftingu, gracze chwalą sobie zaawansowaną kustomizację broni, jak w The Finals możemy podnosić tak poprzez, nie wiem, telekinezję, poprzez jakąś energię kinetyczną, itemki z ziemi i rzucać nimi w przeciwników, czy po prostu jakieś struktury. Jednak narzekania oczywiście się pojawiają. Krytykowana jest walka wręcz, która na razie jest niedorobiona, zombiaki dziwnie reagują na uderzenia, optymalizacja podobno z się. W przypadku optymalizacji to może być całkiem zrozumiałe, no bo gra wychodzi dopiero pod koniec 2024 roku, także jest jeszcze rok na dopieszczenie tej kwestii. Podobno samouczek bardzo odstaje poziomem od reszty i trochę może się znudzić ta gra przez ten samouczek. Ale co najciekawsze i co najbardziej zapala mi taki red flag w głowie, no to ludzie skarżą się na potencjalne mikrotransakcje, które mogą zaszkodzić grze systemem pay to win. Money. Tytuł będzie darmowy, jednak tego na zachodzie mikrotransakcje, pay to win nie są mile widziane. I nawet w darmowych grach bardzo mocno przeszkadzają w czerpaniu zabawy, no bo jak to jest, że my kopiemy 200 godzin kamień, a ktoś sobie zapłaci 50 zł i jest i tak lepszy od nas. Nie jest to nic przyjemnego. Szkoda, żeby tak fajny koncept na grę zmarnował się przez pay to win. Im później jesteśmy w 2023, tym więcej spływa do nas informacji odnośnie Netflix Games. Jak widać, streaming bardzo mocno idzie w rozwój swojej gamingowej strony. Weszło podsumowanie, że w tym roku Netflix uruchomił aż 40 gier, a teraz zaprezentowali pierwsze, opracowywane całkowicie przez samych siebie, gry. Jest to Oxenfree 2 Lost Signals i Netflix Stories Love is Blind. W komunikacie mówią, że do końca 2023 roku Netflix planuje mieć 86 gier w swoim abonamencie, a prawie 90 kolejnych jest w trakcie opracowywania przez Netflix. W tym AAA takie jak Rebel Moon, czyli gra na podstawie filmu Zacka Snydera, który niedługo trafia na platformę, czy chociażby AAA Squid Game. Jak będzie wyglądać AAA Squid Game? Nie wiem, ale sukces tej marki na pewno odbił się na platformie, no bo nie dość, że pierwszy sezon miał ogromne zainteresowanie, potem puścili tego takiego dziwnego reality showa, z którym było małe zamieszanie, ale on też odbił się dużym zainteresowaniem. Będzie drugi sezon Squid Game'a, no i jak widać będzie również gra. Wśród planowanych tytułów na 2024 rok znajdują się Game Dev Tycoon, Sonic Mania Plus, Fashionverse oraz Cozy Grove Camp Spirit. Co więcej, Netflix pracuje nad udostępnieniem gier na TV i PC, co jest obecnie testowane w wybranych lokalizacjach w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, z planami rozszerzenia na więcej miejsc i gier. No i przechodzimy do bardzo ciekawych słów jednego z deweloperów Starfielda na Twitterze. Jeśli nie wiecie, nowa gra Bethesdy przyjęła się bardzo mieszanie. Są ludzie, którym się podoba, ale bardzo duża część graczy również narzeka na to, że Starfield no nie dosięga do pięt takiemu Skyrimowi. Bethesda już kilkukrotnie dawała znać o tym, że nie za bardzo radzi sobie z krytyką Starfielda, swojej nowej wielkiej gry, którą opracowywali od
dziesiątek lat. No a teraz dyrektor projektu Emil Pagliarulo wrzucił kilka tweetów. Przytoczmy sobie te najważniejsze. Zabawne, jak bardzo niektórzy gracze są oderwani od realiów tworzenia gier, a mimo to chętnie wypowiadają się z pełnym autorytetem. Sam mogę zgadywać, co jest potrzebne do wyprodukowania ciastek Twinki, ale sam nie pracuję w fabryce, więc co tak naprawdę wiem? Niewiele. Dalej czytamy. Jakaś część mnie naprawdę to rozumie. Jeśli jesteśmy konsumentami i wydajemy pieniądze na różne zakupy, mamy prawo na nie narzekać. Gościu play faktami. Każdego roku wydaję dużo pieniędzy na gry i czasami muszę mocno się starać, żeby sam nie wykrzyczeć czegoś w internecie. A później dodał, że powstrzymuje go od tego szacunek dla kolegów po fachu i wiedza na temat tego, jak wielkim wyzwaniem jest tworzenie gier. Możesz nie lubić elementów gry, możesz nienawidzić tej gry w całości. Ale nie oszukuj się, że wiesz, dlaczego tak jest lub jak to się stało, że coś takie jest, dobre lub złe. Prawdopodobnie, o ile sam nie tworzyłeś gry, nie wiesz, kto podejmował określone decyzje, kto wykonywał określoną pracę, ile osób było faktycznie dostępnych do wykonywania tej pracy. Nie znałeś wyzwań czasowych lub tego, jak często musiałeś pokonywać samą technologię. Finalnie podsumował, ale wiedz, że gra, w którą grasz, jest w pewnym sensie cudem samym w sobie. Normalnie ludzie spotykają się, aby od lat pracować w jednym celu, zapewnić ci zabawę i szczęście. Warto więc pamiętać o tym i o nich. To jeśli tak chcecie mi zapewnić szczęście i zabawę, to przysięgam wam. Ja w Starfieldzie bawiłbym się 100 razy lepiej. Dajcie mi go za darmo. Jeśli zależy wam tylko i wyłącznie na szczęściu i zabawie, to hej. Jeśli Starfielda dalibyście mi za darmo, za 0 zł, to myślę, żebym całkowicie inaczej podszedł do tego produktu. Ten tweet jest według mnie bardzo inteligentny, bardzo treściwy i bardzo rzeczowy. I idzie w nim głównie informacja dla was widzów. I chciałbym, żebyście o nim pamiętali, pisząc nam negatywne komentarze. Nam. Mi. Kubie. Denemu. Normalnym chłopakom. Normalnym chłopakom, my dopiero co skończyliśmy szkołę. Siadamy przed komputerem, nagrywamy, montujemy dla was filmy newsowe, żeby zapewnić wam zabawę, szczęście, a przede wszystkim dawkę informacji z branży gamingowej. Macie prawo krytykować nasze filmy, macie prawo nawet nas nienawidzić, ale nie udawajcie ekspertów. Nie udawajcie, że wy wiecie, za co nas krytykujecie, bo nie wiecie, kurwa. Robiliście filmy? Nie robiliście filmów newsowych o tematyce gamingowej. Więc utkajcie się, dobra? Bo możecie sobie krytykować, ale proszę was, nie udawajcie ekspertów, którymi nie jesteście. Dzięki. Ale tak na poważnie, to ten tweet wygląda mi trochę na próbę zatykania sobie uszu na krytykę i racjonalizowanie sobie jej robieniem z graczy głupków, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Hideo Kojima powiedział, że zaczyna współpracę z A24 w celu zrobienia live-action adaptacji Death Stranding. Głównego bohatera zamiast Normana Reedusa zagra Tom Holland. To akurat nieprawda. A24 to wytwórnia, która bardzo skupia się na jakości swoich dzieł i mocno eksperymentuje. Wprowadzili do branży dużo świeżości i samemu, jak widzę ich logo przy filmie, to wybieram się na niego do kina. Nie zawsze mi siada, ale zawsze jest to nowe doświadczenie, coś takiego innowacyjnego, coś takiego ciekawego. Dbają o warstwę wizualną bardzo mocno. Lady Bird, Wszystko Wszędzie Naraz, Past Lives czy After Sun. Ale pamiętajcie, że samo to, że A24 robi film, to nie jest gwarancją sukcesu. Niekoniecznie będzie to dobre dzieło, ale jest to chyba najlepsza wytwórnia, jaką Kojima mógł wybrać do współpracy, bo daje największe nadzieje na dobry film. Teraz robimy razem film o Death Stranding. Istnieje wiele filmów adaptacji gier, ale to, co tworzymy, nie jest tylko bezpośrednim tłumaczeniem gry. Zamierzeniem jest, aby nasza publiczność była nie tylko fanami gier, ale nasz film był dla każdego, kto kocha kino. Tworzymy uniwersum Death Stranding, jakiego nigdy wcześniej nie widziano, osiągalnego jedynie za pomocą filmu. Ekranizacja Death Stranding, ekranizacja Cyberpunka, no, dobrze się wszystko zapowiada. Aha, no i jeszcze Arkane tworzy Blade'a i pojawiły się takie oto concept arty, więc nie wiem, na ile możemy twierdzić, że to będzie faktyczny styl graficzny. Jednak szczerze, bardzo bym chciał, żeby tak gra wyglądała, bo przypomina mi to takiego trochę Sifu, nie? To jest podobne do Sifu. 9 czerwca 2022 roku The Last of Us Factions stało się już oficjalnym faktem. Twórcy poinformowali graczy, że takowy projekt powstaje za sprawą Summer Game Festu i co prawda na tamten moment nie mogli wiele powiedzieć, powiedzieli no jedynie, że jest to multiplayerowa, ale wciąż fabularna odsłona serii Tlow. No i wtedy pokazano nam także pierwszą i w sumie jedyną grafikę koncepcyjną. Mówiło się nawet, że będzie to największa produkcja Naughty Dog w historii. I że tak to powiem, tytuł tak sobie żył, powolutku dostawaliśmy różne informacje w internecie, a twórcy od czasu do czasu mówili nam jakieś małe, drobne ciekawostki. Jednak jak już powiedziałem na wstępie, 26 maja 2023 roku pojawiły się pierwsze takie publiczne problemy, o których gracze wiedzieli oficjalnie. Mianowicie Naughty Dog poinformowało wtedy, że choć jest dumne z dotychczas wykonanej pracy, to produkcja ta musi spędzić na stole deweloperskim więcej czasu niż pierwotnie zakładano. Później 3 października miały miejsce zwolnienia, o których już mówiliśmy na materiale niedawno nawet, bo to w sumie 3 października, no to niedawno. Tutaj twórcy informowali nas, że jeszcze to The Last of Us powstaje, później opóźniono 6 z 12 planowanych gier usług, aż finalnie doszliśmy do 15 grudnia 2023 roku i dostaliśmy informacje ze sprawą oświadczenia, które w porównaniu do wcześniejszych twitterowych, tutaj tym razem no, dostaliśmy je na oficjalnej stronie Naughty Dog i twórcy troszeczkę się
rozpisali, no i możemy się z niego doczytać. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z was wyczekiwało wiadomości na temat projektu, który nazwaliśmy The Last of Us Online. Nie jest łatwo to powiedzieć, podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o wstrzymaniu prac nad tą grą. Tym samym zdradzili oni, że pracują nad więcej niż jedną ambitnie zupełnie nową grą dla jednego gracza. Z oświadczenia dowiadujemy się, że prace nad Factions rozpoczęły się, gdy trwał już developing The Last of Us Part 2, a w fazie preprodukcji wszystko zdawało się przebiegać we właściwym tempie. Gra znajdowała się w preprodukcji, od kiedy pracowaliśmy nad The Last of Us Part 2, tworząc doświadczenie, które uważaliśmy za wyjątkowe i mające ogromny potencjał. W miarę jak zespół dopracowywał swoją koncepcję The Last of Us Online, ich wizja krystalizowała się, rozrywka stawała się coraz lepsza i satysfakcjonująca, a my byliśmy entuzjastycznie nastawieni do kierunku, w którym zmierzaliśmy. Nikt się jednak nie spodziewał, że projekt The Last of Us Factions rozrośnie się na taką skalę, że poświęcenie mu 100% całkowicie zniszczyło plany Naughty Dog w odniesieniu do gier single player. Przygotowując się do pełnej produkcji, zdaliśmy sobie sprawę, jak wielkie są nasze ambicje. Aby wydać i wspierać The Last of Us Online, musielibyśmy poświęcić wszystkie zasoby naszego studia na wspieranie zawartości po premierze przez wiele lat, co poważnie wpłynęłoby na rozwój naszych kolejnych gier single player. Przed nami były więc dwie opcje. Stać się studiem zajmującym się wyłącznie grami i usługami lub nadal koncentrować się na grach narracyjnych dla jednego gracza, które zdefiniowały dziedzictwo Naughty Dog. Możemy się jednak dowiedzieć, że praca, jaka poszła na tworzenie Factions, nie pójdzie na marne, a zdobyte przez zespół doświadczenie i opracowane różne technologie będą używane w następnych projektach. Ciągle jednak pozostajemy w temacie The Last of Us Factions, ponieważ do internetu wyciekło zdjęcie menu głównego, które początkowo pojawiło się na platformie Reset Era, a później na Twitterze. Za przeciek odpowiedzialny jest użytkownik Dusk Golem, którego możemy kojarzyć chociażby z tego, i zdradzał graczom różne ciekawostki na temat Silent Hilla 2, a także co jakiś czas wypowiadał się na temat gier z serii Resident Evil. W każdym razie, przyglądając się na fotografię, którą obecnie macie na ekranie, możemy zauważyć, że wygląda naprawdę wiarygodnie, ponieważ pasuje do stylu graficznego z serii The Last of Us. Jednak, no niestety, nie mamy oficjalnego potwierdzenia i najprawdopodobniej nigdy go nie będziemy mieć, chociaż kto wie, bo możliwe, że jakiś twórca pojawi się kiedyś na jakimś wywiadzie i powie, że tak, to jest grafika ta, która miała być i no niestety nie wykorzystali jej. Jednak no, nie możemy sądzić, że jest to prawdziwy wyciek z menu, także należy podchodzić do niego z przymrużeniem oka. Swoją drogą, jakbyście wy ocenili taką grafikę, jak i ogólnie całe rozmieszczenie menu? Pasowałoby wam coś takiego? Tak jak mówiliśmy na jednym z naszych poprzednich materiałów, Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition w specjalnej wersji w końcu pojawiło się na mobilniakach. Jednak jestem pewny, że nikt z graczy nie spodziewał się, że będzie to wyglądać lepiej niż to, co otrzymaliśmy na PC-tach. Cała trylogia trafiła na urządzenia mobilne za sprawą abonamentu Netflixa i wychodzi na to, że produkcje, które otrzymaliśmy wczoraj, przywracają klasyczną atmosferę. Klasyczne tytuły Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City i Grand Theft Auto San Andreas można już nabyć osobno w wersji na urządzenia przenośne. Zawierają one dodatkowe ulepszenia, w tym nowy tryb klasycznego oświetlenia, który odtwarza wygląd i atmosferę oryginalnych gier. Jak wiadomo, Grand Theft Auto The Trilogy od premiery nie cieszyło się dużym powodzeniem wśród graczy ze względu na wygórowaną cenę, błędy, no i w sumie brak usprawnień w stosunku do oryginału. Aczkolwiek największą bolączką wśród społeczności było kompletne pozbawienie klimatu, które no było zawarte w pierwowzorach. Nawet teraz na porównaniu możemy zobaczyć, jak to się prezentuje. Kolory po prawej stronie, gdzie znajduje się Definitive PC, są ujednolicone i blade, a modele postaci i elementów otoczenia dziwnie sztuczne i wyprane z charakteru. Jednak, jeśli przyjrzymy się na Definitive Mobile, no to sytuacja całkowicie się zmienia, a w moim przypadku najlepiej widać to w sytuacji z Grand Theft Auto San Andreas, gdzie kolorki produkcji zostały bardzo pięknie zachowane i aż jest to miłe dla oka, kiedy patrzysz, jak CJ po prostu no jedzie do swojego domu, kurde, w tym pięknym pomarańczowym świetle. Oprócz tego do tytułu wróciła charakterystyczna mgiełka, która zaciera nieco ostrość obiektów i tym samym możemy poczuć się jak za starych, dobrych czasów. Szczerze mówiąc, jeśli macie Netflixa i wasz telefon pociągnie gierki właśnie jak Grand Theft Auto San Andreas 3 czy Vice City, no to polecam sprawdzić i troszeczkę pobawić się nimi, ponieważ naprawdę wiele charakteru z poprzednich odsłon zostało tutaj zachowanych i szczerze mówiąc, czy nie zainteresować się głębiej tematem i nie pobrać jakiejś z tych produkcji, no bo prawdę mówiąc to Netflixa mam i w sumie telefon też mam, więc czego chcieć więcej? Gracze na Twitterze są naprawdę ucieszeni tym, co otrzymali oni od studia Rockstar Games na mobilniaki i pojawiają się już nawet takie pierwsze pytania, kiedy ten tryb klasycznego oświetlenia trafi na pecety. Dajcie znać, czy sprawdzicie, a może już nawet sprawdzaliście nowe rozwiązania właśnie, które tutaj Rockstar Games przyszykowało dla mobilniaków. Warto w tym miejscu powiedzieć co nieco o The Game Awards 2023, które pobiło rekord oglądalności i jest to w sumie najlepszy wynik w historii imprezy. Obecnie na waszych ekranach przedstawiam wam zestawienie wszystkich imprez ostatnich 10 lat. Przykładowo w 2014
2017 roku oglądało wydarzenie 1,9 miliona, w 2018 roku 26,2 miliona, w 2020 roku 83 miliony, w 2022 103 miliony, a w 2023 118 milionów. I ciężko zauważyć, że co roku ta oglądalność jest coraz większa, także no nic dziwnego, że rekord został pobity i prawdopodobnie w 2024 również takowy zostanie pokonany. Aczkolwiek jest to naprawdę niesamowite, jak ta ilość osób zmienia się względem roku, bo pomyśleć, że w 2014 takie wydarzenie oglądało tylko, no to w sumie tylko to też za mało powiedziane, no ale no tylko 1,9 miliona, a w 2023 prawie 120 milionów. Wypadałoby coś powiedzieć także o PlayStation 5 Pro, które według Jeffa Graba zobaczymy w 2024 roku, a dodatkowo, jak sam twierdzi, Sony ma szykować własne DLSS. Konsola, która prawdopodobnie zmierza na rynek, bo nie wiadomo w sumie tak oficjalnie, czy PlayStation 5 Pro się pojawi, ale... a raczej się pojawi, będzie miała mocniejsze podzespoły. To raczej nie jest dziwną sytuacją, no bo raczej taka wersja Pro powinna działać lepiej niż ta normalna, tak samo jak i Slim. Aczkolwiek możemy przeczytać, że sprzęt ma wykorzystywać także sztuczną inteligencję do generowania klatek gier, podobnie jak to robi technologia Nvidia. Jak twierdzi znany dziennikarz, który został już wspomniany przeze mnie, czyli Jeff Grubb, niedawny wyciek informacji na temat rzekomego PlayStation 5 Pro pokrywa się z tym, czego sam dowiedział się od swoich źródeł. Przecieki o PS5 Pro są prawie na pewno prawdziwe, biorąc pod uwagę, co teraz słyszałem. Jedną z takich plotek ma być także data premiery, ponieważ jak możemy się dowiedzieć, konsola może trafić do sprzedaży w 2024 roku, a dokładnie we wrześniu. No i ze słów, które powiedział Insider, tak naprawdę może się to wydarzyć. Największą rzeczą, jaką będzie wspierać ta konsola, jest stworzona przez Sony technologia podobna do DLSS. Sony wykorzystuje własny model uczenia maszynowego do poprawy jakości obrazu, więc mogą uruchamiać gry w naprawdę wysokiej rozdzielczości i z bardzo wysoką liczbą klatek. PlayStation 5 Pro będzie posiadało własny układ sprzętowy do tego. Dziennikarz zasugerował także, że wspomniany układ będzie mógł też służyć do wspomagania procesora graficznego konsoli w obliczeniach śledzenia promieni, osiągając jeszcze lepsze efekty niż widzimy to obecnie. To będzie jak podwójne wsparcie sprzętowe ray tracingu, ale ten sam sprzęt będzie miał jeszcze większy potencjał niż po prostu lepszy sprzętowy ray tracing, więc tak to najpewniej będzie wyglądało. Dzięki wielkie za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnym odcinku. Yo!